Witam, zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Muszę do niego się przytulić. Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj z Mirosławem wrócił. Dał radę. Kredo znaczył drogę do Suwałk. Z nadmorza Bałtyk. Kredo znaczył drogę i wrócił. I dzisiaj, drodzy Państwo, zaczniemy trochę o narzekaniu. Zresztą inaczej. Zazwyczaj narzekamy, a dzisiaj bardziej ponarzekamy. Tak. Chodzi o to, że... To do Mirka będzie. Tak. Ile masz lat? No, w tym roku 70. No, to drodzy Państwo i słuchacze, jest taki pomysł, w Polsce padł pomysł, żeby w wieku 60 lat już robić weryfikację prawa jazdy, no ale Bruksela tutaj postawiła weto i w wieku 65 lat. Dobrze, że nie weryfikację sprawności, ale seksualnej. To nie jest, drodzy Państwo, śmieszne. Czyli tak, przechodzicie na emeryturę i od razu Wam prawo jazdy. Ciach! I musicie wykonać test psychologiczny, z czego nawet podejrzewam, jak dobrze by był wykonany, to żaden z młodych osobników go nie przeszedł. No i tyle z tej pociechy emerytalnej, że no tak, zabiorę wam auto, zabiorę wam prawo jazdy i pozwolę wam oglądać, jakby nie nazwać, seriale. Całe szczęście, że to jest tylko jeden z głupich pomysłów, on nawet nie zostanie odpalony do projektu. Nie, on został odpalony. Nie, bo w Senacie siedzą same staruchy i także nie, nie przejdzie. Ale oni będą wyłączeni, bo to będzie korpus dyplomatyczny, no, kolego, i on będzie jeździł. Będą ich wozić tak jak posłów, bracie, gdzie tam uroczystość, jakieś odsłonięcie pomnika. Mniej więcej, tu się zdarza to samo i po jednej, po drugiej stronie. Dobra, no jedziemy. Jeżdżę szybko, dalej. Więc... Dobra, taki pomysł jest. Jest i nic tak. Nic z niego nie będzie. Nie, będzie. Ja wam mówię, że będzie. Nie. Kolejna sprawa. Co, zmienia się nam jakby z mocy dyrektywy, tak nazwę, czy ustawy, wracały punkty. Czyli... Nie, to znaczy, nie, przepraszam. Punkty są nadal. Możliwość odliczania punktów. Zgadza. Dwa razy do roku, co pół roku, po 6 punktów po odbyciu kursu. Tak. Aczkolwiek na tą chwilę przepis jest martwy, bo nie ukazał się w dzienniku jeszcze ustaw, tak, ta zmiana. No i możemy o tym trochę więcej powiedzieć, bo czego właściwie dotyczy ta bardzo ważna zmiana? Ona dotyczy tego okresu, w jakim będziemy musieli cierpieć bez prawa jazdy. To znaczy, drodzy Państwo, Mirek, znowu... szkoda naszego czasu na to, bo to już było, wracamy do punktu wyjścia, czyli do tego, że po prostu punkty będą się odpisywały nam po roku, od otrzymania. Rok temu, równo rok temu we wrześniu minie rok, wprowadzono na 2 lata, a teraz jeszcze nie ma roku i po prostu teraz, prawda, znowu to odkręcają, więc co za barany siedzą w tym... Nie wszystko, proszę Państwa, odkręcili, Mirek się myli. Jedno, gdzie zgodnie wszystkie partie były i opozycyjne, jedno pozostanie. Mandaty, wysokość mandatów. Wszyscy jednym głosem chcieli to i to wam zostawią. I wysokość punktów. I wysokość punktów. To, drodzy Państwo, zostaje. Ponad podziałami. Tak. To trzeba przyznać, to im wyszło. Tak. To wszystko zostaje. Reszta być może do września się ustabilizuje i może wejdzie. Do 17. I dopiero 17 września będziecie mogli sobie skrócić ten termin, prawda? No, braku prawa jazdy. I jeszcze jedno. Wszystkie mandaty czy punkty, właściwie chodzi o punkty otrzymane przed zmianą, i tak mają ważność 2 lat karencji. Do 17 września. Więc z tymi mandatami, jeśli już chcecie je magazynować, to poczekajcie do zmiany. Tak, bo niektóre tam, prawda, jakieś stacje, takie fejki puściły, że to od 1 lipca. Nie. Nie, absolutnie. Nie. Całe lato jesteście zagrożeni i to bardzo. Czyli, wykroczenia, prawka nie ma. Analizując, zobaczcie, jaki sprawny myk. Tak. Wjeżdżamy na ostro z mandatami. Tak. Wjeżdżamy z karami dragońskimi. Tak. Wjeżdżamy z innymi rzeczami, finansowymi karami, no i nagle łaskawie, zobaczcie, drodzy Państwo, odpuszcza się to, ale tylko w części, gdzie nie ma finansów. Odpuszcza się i zobaczcie, wszyscy jesteśmy szczęśliwi. A dlaczego się odpuszcza?
No, bo będą wybory! No, nie, nie, bo będzie... Żeby społeczeństwo się uspokoiło. Bo jakby transport ciężarowy został uziemiony. Kierowców nie ma. Kierowcy. Wordy nie mogły prowadzić szkoleń, czyli nie odcięto. Ma kasy też dodatkowej. Więc tak naprawdę to jest też furtka do tego, żeby coś tam zarabiać. Aczkolwiek jest jedyne najśmieszniejsze w tym wszystkim, że jeszcze zobaczcie, jak my wszyscy się cieszymy, nie? Bardzo. Bardzo się cieszymy. Ale jednocześnie, dlaczego stoimy tutaj? Tutaj pamiętajcie, jak wyjeżdżacie z Suwałki drugie rondo, to nie wjedźcie przypadkiem pod prąd. Tam są znaki na tym właśnie rondzie, bo można by było na przeciwkierunek. Ten temat jest bardzo akuratny w Polsce, bo coraz więcej starszych ludzi wjeżdża pod prąd na autostradach i giną niestety. Tak, ale to już niedługo, za chwilę wam zabiorą prawo jazdy. Raz, a po drugie i tak szybko zejdziecie, nie? Będzie następny. Mniej więcej czas składkowy mija i do widzenia. Ile do emerytury ci zostało? Tam jest... 65. 13 lat. Nie, 65. Rok życia, no mam 53, tak? No, 12. No 12 lat ci zostało. Tuzin lat i emeryturka. Godna oczywiście. Jeszcze mamy taką sytuację, chodzi o tutaj taki protest, jest stacji kontroli pojazdów. Tak. Nie wiem, czy Państwo to widzieli, czy nie widzieli, bo też i grono tych właścicieli stacji kontroli pojazdów, one też jest troszeczkę podzielone i nie jest spójne w swoich nawet protestach, tak, bo... Nie chcą podwyższyć... Mamy od kilkunastu lat stawkę za badanie techniczne, tak, na wysokości 99 zł to jest podstawowe badanie, chyba 160 pojazdów z gazem, no i sami nie wchodźmy w szczegóły odnośnie tych wartości, tych wszystkich badań, aczkolwiek to chyba od 19 lat, jak się nie mylę, jest ta sama stawka. I teraz, drodzy Państwo, ja osobiście nie posiadam stacji kontroli pojazdów, więc nie ma tu powodu, żebym ja coś lobował, tylko teraz tak, mamy wiele jakby organów nadzoru nad tymi stacjami, które wymagają od tych właścicieli stacji, żeby mieli sprawny sprzęt, dozorowany sprzęt, poziomy, żółte szlaczki, drzwi i to wszyscy chcą ich dojechać. Tylko zobaczcie, drodzy Państwo, jakie się ceny z wszystkich artykułów zmieniły, łącznie z tym sprzętem i osprzętem. I teraz ja obserwuję, że te stacje są na wykończeniu. Tak. W wykończeniu. I teraz taka dziwna, bo ja taką dziwną analogię w tym widzę. Widzę, że takie pomysły są, bo jak się czyta takie artykuły fachowe, to są takie pomysły, żeby może te wszystkie stacje odebrać właścicielom, w sensie możliwość wykonywania i zrobić jakieś takie na zasadzie innych krajów zachodnich, że jest jedna na przykład na Podlaskie, tak, i ona się okazuje, że jest w nadzorze ITD albo we własności ITD, czy innych funkcji. Spółdzielnie znowu. Spółdzielnie i wtedy was czystym sumieniem tam oni dojadą na tej stacji i już wtedy za i zupełnie inne stawki. Tylko tak nie powinno być, bo jeśli się wymaga, że mówi się, bo cała Unia Europejska, Polska, wszyscy mówią o bezpieczeństwie, robią coraz głupsze jakby zarządzenia, czy rozdysponowują w jakiś głupi sposób te całe siły, wcale nie jest bezpiecznie z tego powodu, z tych ich pomysłów bezmyślnych. Bo bada się coraz... A teraz mamy po drugiej stronie taką stację, która ma zadbać o bezpieczeństwo w postaci tego wyeliminowania pojazdu niesprawnego lub też wprowadzenia jakichś uwag do zmian w tym pojeździe, tak, które poprawią jego bezpieczeństwo. I to gałąź akurat się obcina, przycina, depcze i niszczy, to ja nie bardzo, znaczy ja rozumiem, o co chodzi. A wiesz, czemu nie podnoszą tej stawki, wiesz? Nie, była... No wiesz, jak jest tam na polu u rolnika w obejściu 5 samochodów, to jak podniosą, to on to od tych 5 będzie musiał większą stawkę płacić. No zrobimy 200 zł, to po 100 to już 500 wiem wyda. Niepopularne, rozumiesz? A wszystko się robi, żeby było popularne teraz. Popularne, wspierające, takie właściwe. I to jest też typowa polityczna decyzja. Nie. Po wyborach podniosą. To znaczy, nie podniosą, bo te stacje walczą już kupę czasu o podwyższenie ale tej wartości. W tym roku tylko nie podnieśli, dlatego że jest to wyborczy. Jest taki manewr wykonany przez tutaj naszych patriarchów, tak, że mogą uwolnić te ceny. W ten sposób zaszantażowali, tak, stacje kontroli pojazdów. To znaczy, że każdy może brać ile chce więcej, tak? Nie. Tak, więcej, tak. Tak więcej. Tylko są tacy, będą ci, którzy nie chcą protestować, załóżmy, bo uważają to za stratę czasu, tak, i oni obniżą wartości badań. I teraz tak, do jakiego poziomu zejdziemy? No bo... No
to bezpieczeństwo niby jest bezcenne, ale wychodzi na to, że szantaż zdał egzamin. Nie, kochany. Też w warsztatach jest tak. Jeden warsztat za tą samą usługę weźmie 100, drugi bierze 150, trzeci 80 zrobi, rozumiesz, sam widzisz, bo to jest konkurencja, nie? Natomiast tutaj to powinno być rzeczywiście odgórnie. To jest we wszystkich państwach odgórnie uregulowane i musi to być taka stawka, żeby się opłacało tym, co prowadzą, spokojnie zrobić badanie i nie poświęcić temu 10 minut, tylko z 3 kwadranse albo godzinę. Ale dokładnie. W słowie opłacało się musi być zawarte jeszcze, że te stacje jakby są zmuszone przez ustawodawcę do zakupu urządzeń, no tak, do robienia certyfikatów. Ustawodawca ich przymusza, w związku z tym ma dać godziwą stawkę, żeby ci diagności, prawda, właściciele zarobić, nie? Ja mówię, diagności mieli czas zrobić badanie dokładnie, a właściciele zarobić. I o to tu tylko chodzi. Jeśli wymagacie, żeby badano samochody coraz dokładniej, każecie inwestować, to umożliwić trzeba tym właścicielom stacji, żeby oni z tego tytułu mieli profity. To normalne jest, nie? Państwo tutaj zawodzi, nie? No ja nie wiem, czy to jest normalne, bo w rozumieniu tutaj ustawodawcy to zarabianie to jest niedozwolone. Ja wrócę, prawda, no. Ja uwielbiam ją, ona mnie. Do ulicy Piaskowej wrócę, prawda? O, tam mówią, to taka ulica, bo tak wszystkie ulice tam się remontuje, a to co w poprzednich programach mówiliśmy, taka wizytówka miasta, bo te z tego Wordu tam jeżdżą, jest trasa egzaminacyjna i łamią tam te resory, koła, prawda, bo tam są straszne dziury, nie? I tak sobie teraz myślę, prawda, zaglądałem w plan remontu dróg miejskich, jest taki przewidziany, w tym roku nieprzewidziana jest Piaskowa, brak dokumentacji, być może w przyszłym roku, jest to trudny problem, bo ona przechodzi w drogę powiatową, nie, do granicy miasta trzeba by było zrobić, ale przypominam, jest to ulica, którą oglądają tutaj z sąsiedniego województwa ci, co zdają egzamin w Wordzie, prawda, bo tam egzaminatorzy i szkolący ciągle tą trasą jeżdżą. Nie chcę tutaj mówić, prawda, kto drogę połamał i jak, czy tam tiry jeżdżą, czy nie jeżdżą, prawda, no bo właściciele tych dużych samochodów ciężarowych, tiry też płacą podatki. Oni płacą 3000 zł rocznie ponad od jednego samochodu, nie? To za te pieniądze można by było, jeżeli, bo tam akurat też jest baza jedna. Powiedz mi, drogi Mirku, przerywałem ci ten monolog. To na co, na, nie, od środku nie, transportu. Zostaw już to. To na co są pieniądze? Bo ja odniosę wrażenie, że właściwie czego się nie tknie, to nie nic nie powinien pieniędzy. I gdzie są te pieniądze? No cóż, tutaj musielibyśmy... No. Ja ciągle wracam do pewnego problemu, że mówią tak. Prezydent miasta wykonuje, a Rada Miejska kontroluje, tak? Radni kontrolują, tam podają projekty, pomysły, robią na komisjach plany i tak dalej. I to, co radni tam przygotują w ramach budżetu, prawda, że tak powiem, rocznego i wszyscy ze skarbnikiem łącznie, potem się wykonuje, więc tutaj nie ma jakby bata. Rowery w mieście. A, że się ty mało, bo wiesz, ty mało po mieście się poruszasz rowerem i ty mało spacerujesz po mieście. Bo ja na kredyty zasuwam. No wie, dokładnie, nie, no to nie masz czasu, to jest zrozumiałe. Tylko ja bym chciał poruszyć problem rowerów i rowerzystów. W tej chwili zapanowała w mieście bezkarność rowerzystów i rowerów. Spopularyzowało się, prawda, oczywiście to też przez rower miejski, ale to jest bezkarność. Ja z przerażeniem patrzę, co rowerzyści wyprawiają na chodnikach miejskich i jak tyranizują pieszych. Tam, gdzie z kolei idzie ścieżka rowerowa i chodnik, to chyba już należałoby w samym centrum zacząć to rozdzielać, bo dużo jest takich przypadków, kiedy rowerzyści już najeżdżają na tych pieszych. Prędkości, z jakimi poruszają się ci rowerzyści, są w ogóle jakieś szokujące. Już ja nie mówię o tych hulajnogach elektrycznych, które są, bo to rzadsze wypadki, ale jak jest piękny dzień i przyjdzie sobota albo niedziela, to w mieście, że tak powiem, zaczyna się horror rowerowy. Tak bym to nazwał. I nie ma żadnej siły, żeby ich powstrzymać. Nie wiem, straż miejską powiększyć i siatką tam, siecią by musieli zarzucać siatką na tych rowerzystów, łapać ich czy co? Nie, no więcej... Jak to apelować, nie, do nich mówi? Mniej więcej to przypomina tak. Jak ja byłem, kiedyś byłem młody. O, wy młodzi to głupi jesteście. No mniej więcej. A wy starzy tak czepiacie się młodych rowerzystów, którzy ze smartfonem tak ręce. A Mirek po ścieżce rowerowej wybrał się na zakupy i teraz mu rowery przeszkadzają.
Mirek to jeździ, rozumiesz, dookoła miasta i patrzy, co radni powinni zgłosić i naprawić, prawda? A ty nie myślałeś, żeby radnym zostać? Nie, bo ja wiem, że radnym być ciężko w tym systemie, w jakim my jesteśmy, bo jak wiesz, ja jestem zwolennikiem, że tak powiem, żadnych ugrupowań, żadnych, tylko radny to ma być wybrany z kilkuset, tam kilku tysięcy tych osób i to w tym swoim zakresie powinien działać, że o, tu śmietnik, tu ulica, tutaj ścieżka rowerowa, to zrobić w tym zakresie, a nie zajmować się polityką. Co najlepiej zrobić? No nie wiem, no. Jak potrzebują, prawda, jakąś tam ścieżkę swoją rowerową, czy park, prawda, czy tak dalej, to oni powinni działać w tym kierunku. Czy oświetlenie, czy włączyć, czy wyłączyć, bo są tacy, co mówią, prawda, nam jest ciemno, a na przykład władze mówią, no to może ciemno, bo palimy co drugą lampę, bo trzeba zaoszczędzić. A wiesz, o której gaszą te światło? Jak jest jesień, zima, czy nawet teraz, jak jest jeszcze ciemno, to już gaśnie. Taka oszczędność. I wyjeżdżasz samochodem, nagle pierdut, całe miasto ciemno, prawda, i przejeżdżasz pieszego, bo wzięli, zgasili, nie kiedy jest już jasno i świt, tylko kiedy jeszcze jest noc, ale, prawda? Drodzy Państwo, Mirek jest oderwany od rzeczywistości, tak, go podtrzymam. Tak, dlatego, że emeryt... Wszystkiego dobrego. Najlepszego, miłego urlopu, wypoczynku, i żebyśmy dożyli, dobrego blues festiwalu. Żebyśmy dożyli wspólnie czasów, gdy tak, rozum będzie tak, górą. Tak, że ludzie będą sobie rozmawiać, chociaż są o zupełnie przeciwnych poglądach. Ani ja jego nie przekonam, tak ani jak, on i tak mnie jak nie dzisiaj, przekona. Nikt, tak jak dziś, nikt Mirka nie udusi na antenie, jeszcze, tylko poza antenie. Ale to tylko dlatego, że przyjechaliśmy moim samochodem i on by musiał z buta wracać tam dość do słowa. To ci koło przybije, jako porządny katolik. Dobra. Dobrego.